Sponsorem relacji jest Dom Biesiad do Syta i pub sportowy Meta. Sponsorem relacji jest pub pod amfiteatrem. Sport w Opolu na ekranie kinowym. Sponsorem relacji jest pub pod amfiteatrem. Sport w Opolu na ekranie kinowym. I oto mamy zawodników na murawie. Pan Jacek Kikolski, sędzia z Płocka, wyprowadza obie jedenastki. Odra Opole w strojach białych i gospodarze, jak przystało, na błękitnych oczywiście, w strojach niebieskich. I zaczynamy, proszę Państwa. Rozpoczęli gospodarze w strojach błękitnych. Błękitni Stargard Szczeciński teraz przy piłce. Stawił się Kocur. Podanie do Krawca na skrzydło. Dobra, dobra teraz sytuacja, dobra pozycja Krawca. Aj, teraz zgubił piłkę Mateusz Krawiec. Dośrodkowanie, minął się z piłką Kocur, Wawrzyniak strzela, aj, teraz niewiele brakowało, jednak piłka w rękach Marka Ufnale, dwóch zawodników Odry, minęła najpierw futbolówka, dotarła wreszcie do Tomka Wawrzyniaka, który chyba nieco nieczysto na tej śliskiej murawie uderzył w piłkę, dobre podanie do Deja przy piłce, strzał Sebastiana, aj, teraz ciekawa akcja zawodników z Opola, Kresian dobrym, szybkim podaniem chciał uruchomić Sebastiana Deje. Deja zabrał się z piłką, uderzył. Piłka do Kocura, dobre zagranie. Aj, teraz Kocur, próba strzału lewą nogą. Jednak obok bramki strzeżonej przez Marka Ufnala. Może gdyby to była Bundesliga i strzelał Stefan Kisling, to arbiter takiego gola by uznał, ale w meczach drugiej ligi grupy zachodniej arbitrzy po takich strzałach bramek nie uznają. Więcek z 17. I Skrzypczak, indywidualny pojedynek. Zgubiony teraz Skrzypczak. Kazimierowicz. Oj, próba teraz technicznego strzału Kazimierowicza. Piłka jednak przeleciała nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Bartłomieja Danowskiego, ale odpuścili teraz zawodnika z numerem 20, piłkarza z Opola. Cięciała wypuścił teraz Kocura. Biegnie Kocur. Na wysokości pola karnego Marcin Kocur. Zawinął się teraz z piłką Kocur w pole karne. I teraz, proszę Państwa, ależ sytuacja. Sebastian Deja miał wystawioną piłkę na 5 metr przez Marcina Kocura. Jak nie strzelił tego rudowłosy pomocnik Odry Opole, to już chyba najlepiej wie on sam. Gajda do Magnuskiego. Oj, lekko potknął się tam Michniewicz. Proszę Państwa, ależ sytuacja. Ojejku, co teraz wydarzyło się pomiędzy Michniewiczem a Danowskim? Fatalnie odbiła się ta piłka od Macieja Michniewicza i wydawało się, że Magnuski już ma przed sobą pustą bramkę. Na szczęście ofiarny pościg Michniewicza za tą piłką uratował Odrę od straty gola. Utrzymuje się przy piłce Gajda do Wawrzyczyka, ale teraz przejęcie Kowalczyka. Dobrze, agresywnie na skrzydle Kowalczyk. Puścił teraz Kocura. Kocur idzie, sytuacja dwóch na jednego. Co zrobi Marcin Kocur? Wycofanie! Glanowski i gol! Mamy gola! Nie! Proszę Państwa! To Sebastian Deja strzelał na bramkę błękitnych. Arbiter odgwizdał pozycję spaloną. Wydawało się, że zawodnicy z Opola szli tutaj w linii, jeden obok drugiego. Czemu nie strzelał Marcin Kocur? Czemu się nie decydował na bezpośrednie uderzenie? Nie wiemy, ale wydawało nam się, że Sebastian Deja nie był na pozycji spalonej, że szedł noga w nogę z Marcinem Kocurem. Teraz spora wymiana zdań tutaj między Deją a arbitrem. No ale cóż, sędzia uważał inaczej. Gra wznowiona przy piłce gospodarza. Piłkę zagarnął Deja i to on wykonawcą tego kornera.
Pokazuje Deja wysoką piłkę. Jest cień ciała. Co pik? Jest bramka! Mamy gola! Odra Opole prowadzi 1-0 w Stargardzie Szczecińskim. No zastanawiam się teraz, który z zawodników u polskiej ekipy wepchnął tą piłkę do bramki, bo minęła ona chyba trzech po kolei. Mamy gola dla Błękitnych. Come on! Szczeciński! Kompletne zawahanie bloku defensywnego Odry Opole. To grający z numerem 4, Arkadiusz Jasiczak, zdobywcą gola. Arbiter kończy. Kończy arbiter dzisiejsze zawody i proszę Państwa, przez 80 minut dzisiejszego spotkania nie oglądaliśmy goli, nie oglądaliśmy klarownych strzałów na jedną bądź drugą bramkę. Jak nam się zawodnicy rozstrzelali, tak padły dwa gole w odstępie dwóch minut. Mateusz Magdziarz, 24, Opole.pl. Witam serdecznie z Morawy Stadionu w Stargardzie Szczecińskim. Po meczu Błękitni Stargard Szczeciński Odra Opole 1-1 jest ze mną Sławomir Cięciała, OKS Odra Opole. Witam Sławek. Witam serdecznie. Chciałem Cię zapytać o takie krótkie podsumowanie tego meczu z perspektywy obrońcy, bo Wy tam dzisiaj we czwórkę mieliście z tyłu bardzo dużo pracy na tym grzęskim polu karnym, na swoim polu karnym. Tak, nie da się ukryć, że pozwoliliśmy na zbyt dużo, jeżeli chodzi o stałe fragmenty, bo tego dzisiaj drużyna Stargardu miała zbyt zdecydowanie za dużo. No i w konsekwencji straciliśmy tą niepotrzebną bramkę w samej końcówce. No mecz, wiadomo, teren ciężki. Szkoda tylko, że nie potrafimy tych swoich sytuacji wykorzystać. Trzeba się tych konsekwencji nauczyć i myślę, że będzie dużo lepiej. To zanim jeszcze o tych waszych sytuacjach, to jeszcze o sytuacjach przeciwnika. Były tutaj takie dwa momenty w waszym polu karnym, że kibicom, którzy śledzili relacje wideo z tego meczu, na pewno serca zadrżały i dech w piersiach stanął, bo toczyła się piłka sama do waszej bramki dwukrotnie. Tak, podejrzewam, to było chyba po tym stałym fragmencie którymś, tak mi się wydaje, że ona taki była zbita i tak się tak, no, po długim słupku odkręcała, na szczęście nie wpadła i... Tyle dobrze, że ta piłka gdzieś tam nie dotoczyła się, czy gdzieś jej ktoś nie dobił. No te sytuacje, no wiadomo, no mrożą troszeczkę krew, ale to jest futbol. I o tyle, ileśmy uratowali te wszystkie sytuacje, to te jedne nie zdołaliśmy. No właśnie, i to jeszcze w takich okolicznościach, w których chyba jeszcze nie zdążyliście się dobrze nacieszyć golem strzelonym. Dokładnie, najgorszy jest tym wszystkim ten brak konsekwencji, bo krzyczymy do siebie, podpowiadamy sobie po tej strzelonej bramce, że teraz ważne momenty, bo wiadomo, że ta drużyna już nie ma nic do stwierdzenia, tylko ruszy na nas. No i zabrakło nam tej koncentracji w końcówce i szkoda, bo byśmy wywieźli 3 punkty i jest to z dalekiej podróży i to szkoda, bo ten remis wcale nie jest zadowalający. Jakby się człowiek wyciągnął z przegranej na 1-1, to pewnie by to była radość, ale tak to dla nas to porażka w tym momencie. Tyle z Morawy, dziękuję Sławek. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam Państwa na wypowiedzi obu trenerów po tym spotkaniu. My sobie zdawaliśmy sprawę z tego, że przyjedzie do nas dobra drużyna z dobrym trenerem i to było też widać na boisku, też charakterna, doświadczona. U mnie tego doświadczenia nie mam w drużynie tak, jak ma ten komfort trener. Z tego względu też mówię, mam taką młodą drużynę, która pewnych rzeczy musi się jeszcze nauczyć, oni się uczą, muszą popełnić jeszcze dużo błędów, żeby w końcu zacząć grać na tym odpowiednim poziomie. No ja mówię, ja myślę, że my tego szczęścia dzisiaj też trochę nie mieliśmy, bo ostatnio tego szczęścia nie mamy. Gdzieś tam kotłowało się też pod bramką Odry. Było kilka takich sytuacji, że z linii gdzieś tam chyba nawet wybijał po przebitce, tak? No normalnie takie bramki wpadają. Wiedzieliśmy, że pierwsza połowa jeszcze będziemy grali, druga połowa już boisko nie pozwalała i będzie typowa walka. No i ja mówię, no w przebiegu meczu myślę, że remis jest sprawiedliwy. Trener Gości tutaj mówił o tym, że mamy doświadczony zespół, wyrachowany. Myślę, że taki doświadczony i wyrachowany zespół po strzeleniu bramki w 80, nie wiem, drugiej czy trzeciej minucie nie dałby sobie to już tutaj wydrzeć zwycięstwa. My jeszcze musimy się bardzo dużo uczyć, bo dzisiaj tych sytuacji
przeciwnik jakichś klarownych może nie miał, natomiast miał bardzo dużą ilość stałych fragmentów gry. Te stałe fragmenty gry były groźne. Myślę, że my tych klarownych sytuacji mieliśmy więcej, bo nie trafił najpierw do pustej bramki Dejek, później miał Dawid Wolny. No, ta sytuacja, o której mówiliśmy, gdzie padła bramka, no, według mnie, według nas tutaj spalonego nie było, no, ale to oczywiście jest nasza opinia. Później udało się strzelić bramkę. Ja powiem szczerze, byłem przekonany, że damy sobie tutaj radę, że nic już tutaj się nie wydarzy. No niestety po raz kolejny gdzieś tam gubimy krycie. Myślę, że to taka piłka, którą spokojnie mógł tutaj wyłapać Bartek w takich ciężkich sytuacjach, pomóc zespołowi wyjść, krzyknąć, wypiąstkować. No tego nie było i z tego znowu jesteśmy zawiedzeni, znowu mamy tylko jeden punkt zamiast trzech. Sponsorem relacji jest Pub pod Amfiteatrem. Sport w Opolu na ekranie kinowym. Sponsorem relacji jest Dom Biesiad do Syta i Pub sportowy Meta.